Traktatu świętego Ireneusza Biskupa przeciw herezjom. Chlubą człowieka jest Bóg, ale odbiorcą działania Bożego, całej jego mądrości i mocy, jest człowiek. I tak jak lekarz daje się poznać w swoim działaniu na chorego, tak też i Bóg objawia się ludziom. Dlatego święty Paweł mówi. Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Paweł powiedział to o człowieku, który był nieposłuszny Bogu, i została mu odebrana nieśmiertelność. Ale ten sam człowiek dostąpił miłosierdzia i przez Syna Bożego, i dzięki niemu otrzymał przybrane synostwo. Kiedy człowiek nie poddaje się pysze lub próżności, Lecz widzi wprawdzie całe stworzenie oraz jego stwórcę Boga niezmiernej potęgi, który wszystkiemu daje istnienie. Kiedy ten człowiek trwa w miłości Bożej, jest mu poddany i składa mu dzięki, to Pan udzieli mu jeszcze większej chwały i wywyższy go, upodabniając do tego, który umarł za ludzi. Chrystus stał się człowiekiem w ciele podobnym do ciała grzesznego. Aby wydać wyrok potępiający na grzech i w ten sposób wyrzucić go z ciała. A przez to Chrystus wezwał człowieka do stania się jemu podobnym i wskazał mu jako zadanie być naśladowcą Boga. Poddał go też ojcowskiej władzy, aby ujrzał Boga i dał mu moc uchwycenia ojca. Uczynił to ten, który jest słowem Boga, który zamieszkał w człowieku, i stał się synem człowieczym, aby przysposobić człowieka do przyjęcia Boga, a Bogu dać możność zamieszkania w człowieku, stosownie do tego, co spodobało się Ojcu. Dlatego też znak naszego zbawienia, Emanuel zrodzony z dziewicy, został dany przez samego Pana, albowiem on sam był tym, który zbawił ludzi, bo sami z siebie nie mogli się zbawić. O tej niemocy człowieka mówi Paweł. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. W ten sposób apostoł dowodzi, że dobro naszego zbawienia nie pochodzi od nas, lecz od Boga. I jeszcze tak mówi: Nieszczęsny ja człowiek. Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? A następnie, Wskazuje na tego, który wyzwala łaska pana naszego, Jezusa Chrystusa. To samo czytamy w proroctwie Izajasza. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie umdlałe kolana, powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta. Odpłata Boża przychodzi. On sam przychodzi, aby was zbawić bo nie my sami się zbawiamy, ale Bóg nas ratuje i zbawia.